Cześć. Oj nie, nie dostałam tej technologii w prezencie od marki, nie mam współpracy z marką Nuskin, nie dostałam żadnej przesyłki barterowej, nie mam współpracy barterowej, to nie była przesyłka PR-owa i uwaga, nie kupiłam sama tej technologii. No właśnie, od jakiegoś czasu pokazuję Wam w moich mediach społecznościowych, na Instagramie, tutaj na YouTubie, właśnie to takie małe urządzenie, które wygląda trochę jak mini żelazko. I zaczęłam ten film od informacji, która może Wam się przydać i dlatego właśnie wspominam, że nie zapłaciłam za nie nawet złotówki. No to jak stałam się jego posiadaczką? No właśnie tak, że zbierałam sobie punkty przez najbliższe tygodnie, miesiące. Zbierałam punkty produktowe, czyli regularnie kupowałam m.in. Beauty Focus Collagen Plus na stronie marki Nuskin i uzbierałam sobie tyle punktów produktowych, że postanowiłam wziąć sobie właśnie tę technologię do przetestowania za darmo, czyli tak naprawdę zapłaciłam za nią, zapłaciłam tylko za wysyłkę, a technologię miałam w gratisie, dzięki czemu mogłam ją przetestować i dzisiaj mogę się z Wami podzielić moją opinią na jej temat. Jak doskonale wiecie, posiadam już kilka technologii marki Nuskin i regularnie testuję nowości, które się pojawiają. Brakuje mi jeszcze technologii Galvanic Spa do przetestowania na twarzy, ale słuchajcie, pomału i też stanę się jej posiadaczką. Natomiast po Lumispa stwierdziłam, że dobrze by było poznać coś więcej, czyli znam już produkt, technologię, urządzenie, które dba o to, żeby moja skóra była dobrze oczyszczona, w dobrym stanie, żeby ten demakijaż przebiegał tak jak należy, ale również w porannej pielęgnacji było to oczyszczanie, na którym mi zależy, więc warto by było poznać coś, co będzie utrzymywać dalej moją skórę w dobrym stanie, zadba o nawilżenie, zadba o jędrność, zadba o blask, zadba o ładny koloryt. No i oczywiście mowa tutaj o technologii Age Lock Boost, która jest dostępna w zestawie, podobnie jak Lumispa, czyli do technologii mamy również serum, które jest idealnie połączone właśnie z tym urządzeniem. No ale dobra, zacznijmy może od tego, co to w ogóle jest i dlaczego warto się nim zainteresować i dlaczego ma takie kształty i tak wygląda. Lecimy z tematem. Moi drodzy, Nuskin to nie jest firma kosmetyczna. Miejcie to na uwadze, kiedy usłyszycie Nuskin. Nuskin jest firmą technologiczno-badawczą, firmą naukową, firmą, która zatrudnia naukowców tworzących właśnie między innymi takie urządzenia. I to urządzenie posiada opatentowaną technologię mikroprądów zmiennych, której nie ma w tej chwili nikt. No po prostu nie znajdziecie takiego drugiego urządzenia, które będzie miało właśnie zastosowaną taką technologię. Technologię, czyli będzie działać na podstawie tych zmiennych prądów pulsujących. Bo na pewno część z Was spotkała się z taką informacją, że jest coś takiego jak prąd stały. Czyli taki prąd, który sobie płynie cały czas w ten sposób, ma taką falę stałą. Ale są też prądy zmienne, które mają taką fale właśnie między innymi tak. Ja nie będę się dzisiaj zagłębiać dokładnie i opisywać Wam, jak działają poszczególne prądy, bo takich informacji znajdziecie bardzo dużo. Ale wyobraźcie sobie, że Nuskin poszedł dalej. Firma poszła dalej, żeby stworzyć coś, co będzie delikatniejsze w użyciu, czyli takie przyjemniejsze w użyciu niż prąd stały, ale jeszcze bardziej efektywnie działał. I dawało taki efekt, że w 2 minuty, bo dosłownie mówimy tutaj o 2 minutach działania tego urządzenia, będzie dawać takie efekty, jak nawet można by było powiedzieć prawie profesjonalne sprzęty. Oczywiście miejcie to na uwadze, że mamy tutaj urządzenie do stosowania przede wszystkim w domu. Są to technologie do użytku domowego, oczywiście stosowane również przez profesjonalistów, ale one są tak stworzone, żeby były dla Was bezpieczne.
Czyli to nie są urządzenia, którymi zrobicie sobie krzywdę, jeśli oczywiście będziecie stosować się do zaleceń producenta, do przeciwwskazań, które się pojawiają, i stosować urządzenie tak, jak informuje nas producent, czyli wykorzystywać w taki sposób, używać w taki sposób, żeby to wszystko miało sens. No dobrze, to teraz zadajcie sobie takie pytanie. Czy interesuje Was piękna, rozświetlona, pełna blasku skóra? I chcielibyście to osiągnąć przy pomocy właśnie jakiegoś domowego zabiegu i dobrze dobranego preparatu? A macie na przykład problem z przebarwieniami i chcecie podziałać na te przebarwienia. Załóżmy, że chodzicie na zabiegi, walczycie z przebarwieniami i teraz chcecie podtrzymać ten efekt zabiegowy w domu lub też przedłużyć efekty takiego zabiegu w domu. Czyli chcecie, żeby nie dość, żeby pozbyć się tych przebarwień, tak, które gdzieś tam się pojawiły, żeby wyrównać ładnie ten koloryt, żeby ta skóra była rozświetlona, rozjaśniona i pełna blasku, no to właśnie przydałoby się coś takiego, czym można by było działać w tym domu, czym można by było przedłużyć te zabiegi. No bo przecież z zabiegami to też jest tak, słuchajcie, że wykonujemy zabiegi, robimy jakąś serię, później musimy zrobić przerwę. Co robimy w trakcie, kiedy robimy tę przerwę? Albo jak powinna wyglądać nasza pielęgnacja domowa, żeby te zabiegi miały rzeczywiście sens, a pieniądze, które wydajecie na zabiegi, były dobrze wydanymi pieniędzmi. No i tutaj warto by było się zastanowić nad czymś takim, co będzie Wam pomagało utrzymać te efekty. Dobra, ale załóżmy, że chcecie, żeby Wasza skóra była dobrze nawilżona, żeby była dobrze odżywiona, żeby też pojawił się taki efekt fajnego napięcia tej skóry, tak? Ja nie mówię tutaj o liftingu i nie mówię tutaj o niwelacji bardzo głębokich zmarszczek, bo uwaga, tego nie osiągniecie podczas stosowania takiego domowego urządzenia. Mówię to nie jako osoba, która dzisiaj opowiada Wam o buście, ale jako kosmetolog, bo żeby uzyskać takie efekty mocnego ujędrnienia skóry, podniesienia owalu, zniwelowania głębokich zmarszczek, to tutaj trzeba zadziałać mocniej zabiegami i ewentualnie połączyć je z dobrą pielęgnacją i domowymi zabiegami. No ale mogłabym wymieniać dalej i tutaj rzucać takie hasła jak, słuchajcie, na przykład, no właśnie to nawilżenie, odżywienie, regeneracja skóry, piękny blask, rozjaśnienie, rozświetlenie. Chcemy podtrzymywać efekty fajnych kosmetyków, które stosujemy w domu. Załóżmy, że nie stać nas na te zabiegi. Zabiegi profesjonalne, które trzeba wykonywać i one są bardzo drogie i trzeba robić, medycyna estetyczna i tak dalej, więc chcemy jeszcze dodatkowo działać sobie w domu czymś, co będzie wzmacniać pielęgnację. Albo zrobiliśmy jakąś tam serię zabiegów i chcemy ją kontynuować w domu. No słuchajcie, jest tego cała masa. Więc warto tutaj zastanowić się nad tym, co takiego można wprowadzić, żeby uzyskać takie efekty. Ja postanowiłam jakiś czas temu przetestować właśnie technologię Boost, bo mnie jako kosmetologa bardzo zainteresowała ta opatentowana technologia, czyli te zmieniające swój przebieg co 2,4 sekundy tą falę mikroprądy. Jak to rzeczywiście odczuwamy na naszej skórze? I czy sprawia to, że ta skóra lepiej wygląda? Rzeczywiście obietnice producenta się spełniają. Czy w połączeniu z tym oto produktem kosmetycznym serum takie efekty uzyskamy, o których mówi nam producent? Bardzo mnie to zainteresowało. Jak nie powiem, że zaintrygowało i stwierdziłam, dobra, testuję, sprawdzam, ale te testy trwały jakiś czas i dzisiaj właśnie Wam dokładnie opowiem, co zauważyłam, co warto zrobić, jak stosować. Macie też całą masę pytań na ten temat, więc dzisiaj lecimy też dalej z tym tematem. Zanim opowiem Wam o moich spostrzeżeniach, to chciałabym Wam przypomnieć, że wszystkie technologie marki Nuskin przechodzą badania kliniczne. To jest bardzo istotne, przynajmniej dla mnie, ale dla Was też powinno być. A dlaczego? Dlatego, że badania kliniczne potwierdzają skuteczność
konkretnego preparatu, który jest sparowany z technologią, ale również działania technologii, no i przede wszystkim tej opatentowanej technologii, o której tutaj mówimy, tak? Gdzie jest pewna grupa ochotników, na której testowane są przez dany okres produkt, technologie, urządzenia, suplementy i cała reszta i pokazane są efekty. I muszę Wam powiedzieć, że kolejne badania NuSkin, badania kliniczne, które potwierdziły działanie Boosta, są naprawdę wow. Ale uwaga, tutaj mamy badania przeprowadzone w połączeniu technologii Boost, AgeLock Boost, z serum, o którym za chwilę Wam opowiem. Czyli te dwa produkty dają nam takie efekty, o których mówi nam producent. Czy może się to stać, jeśli połączymy technologię z jakimś innym serum? Nie wiem. I Wy też nie wiecie, dlaczego. No bo w ten sposób nie zostały przeprowadzone badania. Ale do tego za chwilę dojdziemy. Natomiast te badania to jest taka, słuchajcie, wisienka na torcie i miejcie to proszę na uwadze, że to nie jest tak, że marka wprowadza na rynek światowy, no bo mówimy tutaj o rynku światowym, jakieś urządzenie, beauty, wellness, spa i tak dalej i po prostu sobie wprowadza. No nie. Zazwyczaj urządzenia, które wprowadza NuSkin na rynek kosmetyczny, są to urządzenia, które już powstają dobrych lat wcześniej. Czyli marka jest tak jakby pionierem w tym wszystkim. To marka kreuje trendy. To marka wyznacza i pokazuje, co można robić, jak robić i co jeszcze można zrobić w tej naszej pielęgnacji, żeby wyglądać lepiej, czuć się lepiej i nie tylko. Zobaczcie na przykładzie Wellspa IO, o tym też niedługo Wam opowiem. 10 lat pracy. 10 lat pracy naukowców, by stworzyć coś, czego nie ma nikt inny. A tu mamy technologię AgeLock Boost, której też nie ma nikt inny, bo ta technologia jest opatentowana, przebadana klinicznie, bezpieczna, jakościowa i za to właśnie płacimy. Przyznam Wam szczerze, że bardzo spodobał mi się design. Fajnie to ktoś wymyślił, bo wygląda to rzeczywiście jak takie żelazko. To jest przede wszystkim wygodne w użyciu, bo idealnie trzymamy sobie w dłoni. Bardzo fajnie dopasowuje się do kształtu naszej twarzy, bo jest to technologia, którą stosujemy na twarz. Ma też dodatkowo takie specjalne tutaj wypustki, dzięki którym właśnie przebiega ten prąd, ten mikroprąd. I też jest tak stworzona, że działając tym urządzeniem na naszej skórze, my absolutnie nie odczuwamy żadnego prądu. Bo czasami też mnie o to pytacie. Nie, nie czujemy tu żadnego prądu, nie czujemy tu żadnego nakucia, żadnego mrowienia. To jest bardzo, bardzo przyjemny zabieg. Całość trwa tak naprawdę 2 minuty, czyli o tym już Wam tutaj mówiłam. Gdzie to się włącza, wyłącza, jak to działa, jak się to ładuje? Słuchajcie, tu jest wszystko naprawdę idealnie przemyślane. Sama technologia dotykowa. Nakładamy preparat, następnie przesuwamy. Słyszymy takie, słyszycie? Takie działanie pulsujące. W tym momencie urządzenie się zatrzymało, ponieważ nie ma żadnego preparatu przewodzącego. Nie działam nim. Kiedy? Słyszycie to? Czekajcie. Nie wiem, czy to będzie słychać w kamerze, ale mam nadzieję, że tak. Kiedy brakuje tego preparatu, a działamy nim sobie na skórze, też daje nam znać, że za mało, musimy dołożyć, nie ma przewodzenia. Słuchajcie, niesamowite. Wszystko tu jest tak inteligentnie stworzone, że Wy tak naprawdę nie musicie się o nic martwić. Czyli stosujecie się do zaleceń producenta. Należy włączyć aplikację, nałożyć sobie preparat w odpowiedniej ilości, rozprowadzić go na skórze, przesunąć paluszkiem jeszcze raz po tym tutaj, po technologii i działamy. I w momencie, kiedy skończy się minuta, urządzenie samo się zatrzyma, dodajemy produkt, przechodzimy na kolejną część naszej twarzy, działamy kolejną minutę i ono samo się wyłącza. Ładowarka jest dotykowa, którą przykładamy tutaj z tyłu. Urządzenie się ładuje. Kiedy
trzeba je naładować. Sygnalizuje nam, że oho, tutaj wszystko na panelu się pojawia, to już jest ten moment, że trzeba je naładować. Tak naprawdę nie trzeba tu nic kombinować, nie trzeba ustawiać żadnych programów, nie trzeba się męczyć z tym, żeby zapoznać się z urządzeniem. Oczywiście w opakowaniu otrzymujecie instrukcję obsługi, ale instrukcja obsługi jest również podana dokładnie na stronie producenta, gdzie macie wszystko wyjaśnione, jak co po kolei robić i działać. No dla mnie bomba, ale przyznam się Wam, że osoby, które też przetestowały, gdzieś tam zakupiły już, mimo tego, że jeszcze nie robiłam takich treści z mojego polecenia, to też są zachwycone i mówią, że to jest naprawdę świetnie przemyślana technologia. Mała, którą wszędzie możecie ze sobą zabrać. Jeszcze dodatkowo jest taka gumeczka, którą się tutaj zakłada na tę głowicę metalową, żeby chronić w razie, gdy na przykład chronić ją, że w momencie, kiedy na przykład gdzieś przewozicie ze sobą technologię, czy na przykład wrzucicie ją do kosmetyczki, tak, chcecie ją ze sobą zabrać, żeby Wam się tutaj nic nie porysowało, nic nie stało, więc super to jest. Jak czyścimy? Wystarczy wyłączyć, włożyć pod bieżącą wodę, przepłukać i delikatnie wytrzeć. I mamy gotowe. Nie trzeba tu nic absolutnie sterylizować, bawić się w jakieś dodatkowe produkty, kombinować zmiany głowicy, dokupować coś nowego. No nie, słuchajcie, kupujecie raz technologię, w której jest produkt pielęgnacyjny i macie. Macie, działacie. No ale dobrze, powiedziałam Wam o tym, że mamy taką technologię, jak ona wygląda, co mamy w opakowaniu i jak działa. Ale w zestawie mamy właśnie takie oto serum. Serum AgeLock Boost, serum aktywujące. Nie kupicie technologii samodzielnie, kupicie ją właśnie w takim zestawie. Później możecie sobie dokupić serum, które Wam się skończy. Dlaczego właśnie tutaj mamy takie połączenie? No dlatego, że w serum mamy opatentowane również substancje, które będą działały przeciwstarzeniowo i nie tylko, czyli mamy ten cały system AgeLock, o którym wspomina nam Marka i który jest zresztą też bardzo ciekawy, ale zrobię Wam na ten temat oddzielny materiał. I teraz to serum zawiera takie substancje aktywne, które w połączeniu z mikroprądami, właśnie tymi zmiennymi, którymi wprowadzamy też te substancje aktywne w naszą skórę, żeby ją pobudzić, żeby lepiej zadziałała, żeby była lepiej nawilżona, odżywiona, zregenerowana, nabrała blasku, takiego pięknego wyglądu i tak dalej, to stosowanie właśnie takiego serum z tą technologią plus do tego badania kliniczne, o których powiedziałam Wam wcześniej, czyli potwierdzające działanie tych dwóch produktów, dają nam naprawdę świetne rezultaty. Ale tutaj jest jeszcze jedna kwestia, o której chciałabym wspomnieć przy omawianiu właśnie serum. Ponieważ to serum zostało nie tylko stworzone tak, by zawierać te substancje aktywne, które będą idealnie współgrały z technologią i dawały efekt, o których mówi Marka, ale tutaj też naukowcy opracowali idealną formułę preparatu, która właśnie nie dość, że przewodzi nam te mikroprądy, to jeszcze tak działa na skórze, że podczas całego stosowania właśnie tego zabiegu urządzenie nam się no raczej nie wyłączy, chyba że nałożycie jej za mało i nie zastosujecie się do wskazówek producenta, ale idealnie sunie nam po skórze. Bardzo tutaj fajnie wszystko się rozprowadza. Nie wchłania się też zbyt szybko, wchłania się stopniowo, przez co też jesteśmy w stanie wykonać zabieg przez te 2 minuty. I słuchajcie, wy wiecie, że ja testuję różne kosmetyki i sprawdzam też, tak jak w przypadku Lumispa, sprawdzałam żele. Chciałam sprawdzić, czy ta technologia też będzie działała z innymi preparatami. I słuchajcie, to nie jest tak, że ona nie działa, bo działa. W sensie urządzenie działa, tak? Nakładamy sobie jakiś serum, gdzie chcemy wtłoczyć, wprowadzić te substancje aktywne i włączymy sobie urządzenie i zaczynamy działać. Ale w tym momencie pojawia się właśnie to ale.
Czyli to serum, które chcielibyśmy zastosować, inne niż to, w połączeniu z tą technologią, powinno mieć idealną konsystencję. Taką konsystencję, jak właśnie to. A dlaczego? Dlatego, że uwierzcie mi, niektóre preparaty bardzo szybko się wchłaniają. To też zależy od stanu aktualnego naszej skóry. Niektóre preparaty są zbyt wodniste i właśnie też urządzenie w pewnym momencie przestaje nam działać, bo nie ma tego poślizgu, bo nie może przewodzić tych mikroprądów. Z kolei nie można tutaj stosować serum o formule olejowej, bo nie będzie tego przewodzenia. Więc trzeba by było znaleźć taki preparat, który idealnie byłby kompatybilny z tym urządzeniem. I naprawdę, uwierzcie mi, to wcale nie jest łatwe. To nie jest łatwe, żeby taki preparat znaleźć. I to nie jest tak jak w przypadku LumiSpa, gdzie możecie sobie używać inny żel, ale też będziecie mieć ten efekt oczyszczenia skóry, no bo urządzenie będzie działało na zasadzie odpowiednich ruchów. Tu mamy zastosowane mikroprądy, więc musi być serum, które jest podkładem, które będzie dawało ten efekt przewodzenia, gdzie będzie to wtłaczanie tych substancji aktywnych, które będzie miało idealną konsystencję. A uwierzcie mi, że ciężko jest takie serum znaleźć. I dlatego też między innymi moje testy tej technologii Boosta dosyć długo trwały. I ja dzisiaj z czystym sumieniem powiem Wam, że to serum jest najlepszym połączeniem z tą technologią. I rzeczywiście jest idealnie przemyślane, żeby była taka konsystencja, żeby to wszystko miało, jak to się mówi, ręce i nogi. Co jeszcze zauważyłam podczas testów i z rozmów też z osobami, które już posiadają technologię i też już sobie testują. Słuchajcie, jeśli chodzi o to serum, ono rzeczywiście ma genialny skład. Ono rzeczywiście bardzo fajną ma konsystencję i bardzo fajnie współgra z technologią Boost. Ale trzeba wiedzieć, jak je używać. To znaczy, producent zaleca nam wykonanie takiego zabiegu raz dziennie. I najlepiej robić zabieg Boost wieczornej pielęgnacji. Ja co prawda nie miałam tego problemu, ale spotkałam się z tym, że to serum nie z każdym kosmetykiem pielęgnacyjnym bardzo dobrze się łączy. Czyli wiecie o tym, że po serum powinniśmy nałożyć krem. Takie są zasady pielęgnacyjne, żeby jeszcze, jak to niektórzy mówią, domknąć tą pielęgnację. I nie z każdym kosmetykiem to serum będzie dobrze współgrało. Co mam na myśli? Efekt rolowania. I dlatego też to serum polecam stosować w wieczornej pielęgnacji, wykonywać sobie ten zabieg wieczornej pielęgnacji. I jeśli nałożycie go więcej, ono ma właśnie taką odpowiednią formułę, jeśli nałożycie go więcej, wykonacie zabieg i ono Wam zostanie na tej skórze, to delikatnie je rozmasować i nie nakładać już żadnego kremu. Ja nie miałam problemów, bo testowałam w porannej pielęgnacji, problemów z tym, żeby na przykład coś działo się z makijażem, czy coś działo się z filtrem. Chociaż zauważyłam, że stosując Boosta i nakładając to serum z Boosta i nakładając później od razu SPF z kolorem, rzeczywiście gdzieś tam się to rolowało. Więc tak jak mówię, to wszystko zależy od produktu, który zaaplikujecie. To nie znaczy, że z każdym produktem się tak będzie działo, ale możecie się z czymś takim spotkać, więc od razu Wam mówię. Więc jeśli chcecie zaoszczędzić sobie problemu ze stosowaniem technologii Boost, w porannej pielęgnacji gdzieś tam coś się wałkuje, roluje, to słuchajcie, róbcie to w wieczornej pielęgnacji. I tak jak mówię, wcale nie musicie nakładać później już kremu, bo to wszystko, jak nałożycie większą warstwę, grubszą warstwę, to serum naprawdę ma fajny skład i fajną konsystencję i można spokojnie pozostawić je po tym zabiegu na Waszej skórze. Albo na przykład nałożyć jakąś maskę nocną też na skórę i to będzie świetne rozwiązanie. Także możliwości jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Zastosowania serum, stosowanie go w porannej pielęgnacji, no i oczywiście tej technologii. Co ja zauważyłam, stosując technologię Boost? Słuchajcie, to nie jest tak, że po jednym zabiegu, po drugim użyciu, po trzecim użyciu wy od razu zobaczycie efekt wow. To nie jest tak.
Musicie dać czas na to, żeby substancje aktywne, które będziecie wtłaczać w waszą skórę, na nią zadziałały. I tak jest ze wszystkim. Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o technologię Boost. Jeśli pójdziecie nawet na zabiegi profesjonalne i skorzystacie z zabiegu z użyciem Dermapen, gdzie mamy nakuwanie, to mikronakuwanie i wtłaczanie substancji aktywnych, to nie spodziewajcie się, że po jednym zabiegu, czy nawet po dwóch zabiegach, wy będziecie mieć na skórze efekt wow, bo tak to nie działa. Tak nie działa nasza skóra. I to działanie substancji aktywnych, wtłaczanie ich, wprowadzanie ich wewnątrz i działanie naszych komórek skóry, to wszystko, co ze sobą się łączy, nie pojawi się u was efekt po jednym użyciu, po drugim użyciu, czy po trzecim. U niektórych osób słyszałam, że ten efekt działania serum i technologii 3 razy w tygodniu pojawił się po miesiącu. Ja zauważyłam u siebie pierwsze efekty po 2 tygodniach, ale ja stosowałam technologię raz dziennie w połączeniu z serum przez 5 dni w tygodniu. Więc mówię, tu już wszystko zależy od tego, jak stosujecie. Więc te efekty mogą być nieco dłuższe lub krótsze, w zależności od tego, jak często wykonujecie zabieg. Ale uwaga, to też będzie zależało od waszej skóry. Bo ten efekt rozświetlenia, takiego blasku, tego lekkiego napięcia, wygładzenia, tej poprawy elastyczności, nawilżenia, on się pojawi. I ja wam to gwarantuję, bo to jest niemożliwe, żeby się on po prostu nie pojawił. I z każdą osobą, z którą rozmawiam, wszystkie mówią, że po prostu efekt jest wow. I one są nawet w stanie kupować serum, które gdzieś tam im się roluje, ale już doszły sobie, słuchajcie, do takiego, wypracowały sobie swój własny system. Są w stanie kupować regularnie serum i łączyć tylko i wyłącznie to serum z tą technologią, bo widzą efekty. Bo te efekty są. Bo naprawdę to widać na tej skórze. To nie ma ściemy, słuchajcie. Nie ma ściemy. To jest naprawdę bardzo dobra inwestycja w waszą skórę. I tak jak powiedziałam na samym początku, jeśli jesteście osobami, które potrzebują tego ładnego kolorytu, palacze, którzy często mają taką, wiecie, skórę ziemistą, osoby, które korzystają z solarium, niech już będzie, ci palacze i to solarium, ale słuchajcie, osoby, które walczą z przebarwieniami, osoby, które, uwaga, mają problem z pękającymi naczynkami na twarzy, te rozszerzone naczynka, ta cera naczynkowa, wy chcecie działać na tą cerę naczynkową, żeby zniwelować te naczynka, żeby bariera lipidowa była wzmocniona, skóra dostawała dawkę substancji rozświetlających, ale żeby to wszystko miało rzeczywiście sens. Nie możecie stosować różnych zabiegów, które będą poprawiały gdzieś tam jakość waszej skóry przez te właśnie naczynka. Boost, technologia Boost w połączeniu z serum jest idealnym dla was rozwiązaniem. Jeśli korzystacie z tych zabiegów właśnie na przebarwienia, walczycie z nimi i chcecie podtrzymywać efekty, chcecie cały czas, żeby te przebarwienia wam nie wychodziły, no bo trochę tak jest, że walka z przebarwieniami to jest trochę jak walka z wiatrakami, ale warto to robić. I warto działać na skórę, więc jeśli chcecie wzmocnić te efekty, to tak, Boost będzie dla was najlepszym rozwiązaniem. Pomyślcie o tym. Mówię to ja, kosmetolog, osoba, która na przestrzeni ostatnich miesięcy testowała technologię Boost na różne sposoby. Warto. Na zakończenie chciałabym powiedzieć jeszcze jedną ważną, istotną sprawę. Bo myślę, że jest to dobry moment. Jest to dobry moment na to, żeby właśnie wprowadzić technologię Boost do waszej pielęgnacji. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że wkraczamy w okres zimowy. Już za chwilę kończy się jesień, wchodzimy w ten okres zimowy. A wiecie, jak jest po zimie? Cera jest zazwyczaj poszarzała, potrzebuje tego blasku, potrzebuje tego rozświetlenia. Więc wy tak naprawdę przez ten cały okres zimowy już możecie działać na to, żeby nie myśleć wraz z przyjściem wiosny o tym, jak wasza skóra wygląda i że trzeba o nią zadbać, żeby jednak nabrała tego blasku po zimie, bo przecież przez cały okres zimowy możecie utrzymywać ją w pięknym stanie. Bo teraz jest dobry moment na to, że korzystacie właśnie z zabiegów na przebarwienia. Więc technologia Boost w połączeniu z serum będzie świetnym uzupełnieniem tych zabiegów w waszej domowej pielęgnacji. Bo teraz jest też bardzo dobry moment,
gdyż pojawiły się okazje, słuchajcie, na stronie Nuskin. Świetne promocje związane między innymi z nadchodzącym Czarnym Piątkiem, ale pewnie też w grudniu coś się pojawi, więc teraz są świetne zestawy, gdzie wychodzi to super cenowo, gdzie możecie zakupić technologię w połączeniu z innymi produktami, gdzie zostaną wzmocnione te wasze efekty. Na przykład jeden z takich zestawów, gdzie mamy technologię Boost razem z serum w połączeniu z peptydami kolagenowymi, czyli Beauty Focus Collagen Plus, które cenowo otrzymujecie tak naprawdę gratis. A wiem, że są tutaj osoby, które bardzo często narzekają na to, że te peptydy kolagenowe są bardzo drogie. No i zobaczcie, nie dość, że macie świetną technologię, to jeszcze macie peptydy w gratisie, miesięczną kurację w bardzo dobrej cenie. Są też inne propozycje zestawów i są też inne świetne propozycje, którymi warto się teraz zainteresować, bo tak jak mówię, to jest dobry moment na to, żeby wprowadzić taką technologię do waszej pielęgnacji. Jeśli nie chcecie stawiać na Lumi, jeśli nie chcecie stawiać na Galvanic, to może właśnie Boost was zainteresuje. To takie małe, małe żelazko, które wygląda super, a przynosi ogromne, ogromne efekty potwierdzone w badaniach klinicznych. Jest bezpieczne, bezbolesne, bezinwazyjne i działa naprawdę super. W opisie do dzisiejszego filmu zostawię wam link do założenia konta VIP, dzięki czemu ceny większości produktów spadną wam również prawie o 30%. Więc nawet jeśli zainteresuje was któryś z tych zestawów, czy możliwość zakupienia sobie zestawu Boost w jakichś innych połączeniach, to dzięki temu, że będziecie mieć takie konto, będziecie mieć jeszcze fajniejsze i jeszcze atrakcyjniejsze ceny. Jeśli natomiast potrzebujecie jakichś informacji, konkretnie jakichś informacji dotyczących technologii Boost, czy nawet Lumi Spa i Lumi Spa Ajo, to zawsze możecie do mnie napisać, zarówno mailowo, jak i na Instagramie. Pomogę wam wtedy w doborze odpowiednich produktów, ale podpowiem wam też, co zrobić, jak na przykład założyć to konto, jak tutaj, w którą stronę pójść, żeby to wszystko miało ręce i nogi, jak to połączyć z pielęgnacją, jak stosować, jak dobrać do waszego typu skóry. No ja jestem tutaj po to, żeby wam pomagać, a jeśli wam coś polecam, to polecam wam z serca i z czystym sumieniem. To jest, co jest ważne, z czystym sumieniem, bo wiem, że to działa. I to nie tylko moja opinia, ale opinia naprawdę wielu osób, które sprawdziły i przetestowały. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy film rozwiał wasze wątpliwości, bo wiem, że w ostatnim czasie dużo się ich pojawiło. Oczywiście ja o tej technologii będę wam jeszcze opowiadać i wszystko dokładnie wyjaśniać, ale myślę, że dzisiaj taki wstęp, który trochę was zaintrygował. Dziękuję, że zostaliście do końca i oczywiście widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!